tej sprawie było już wszystko. Awantury, referenda i dyskusje trwające niemal rok. Nie było jednak tylko jednego, kupującego. Mowa o trzech działkach na Nyskim Rynku, które gmina już piąty raz wystawia pod tak zwany młotek. Skąd ten upór i czy jest właściwy? Gmina już po raz piąty próbuje znaleźć kupca na działki położone na Nyskim Rynku. Ogłosiła bowiem przetarg pisemny nieograniczony na oddanie działek w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Jeździmy po wielu miastach południowo-zachodniej części Polski. Zaczynając od miast dużych typu Wrocław, przez średnie jak Opole, myślę, że Opolanie się nie obrażą tym sformułowaniem, poprzez mniejsze jak Prudnik, jak Grodków. I widzimy, jak pięknie wyglądają centra miast. Są zrewitalizowane. To słowo rewitalizacja różnie się odbywa w różnych miastach. W Nysiu, jak patrzymy na stare widokówki, to przepiękne kamienice, które kiedyś tam funkcjonowały. I można realizować w centrum miasta odbudowę według starych rycin, realizując różne cele wewnątrz tych kamienic. Ja uważam, że taki program dla Nysy powinien już dawno powstać. W miejscu Nyskich Plantów miałyby powstać sklepy, punkty usługowe i atrakcyjne ze względu na położenie mieszkania. Całość ma nawiązywać do przedwojennych kamienic, a ponieważ teren objęty jest nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków, inwestor musi spełnić określone warunki dotyczące architektury i wykorzystanych do budowy materiałów. Cena wywoławcza trzech działek wytyczonych przez gminę wynosi 1 654 000 zł. Należy się miastu Nysie piękny rynek, piękne śródmieście, co nie znaczy, że jest jakaś gotowa koncepcja, prawda? To musi wyjść w wyniku pewnych projektów, najlepiej krótkich, niedrogich, które poddane zostałyby konsultacji, również z udziałem mediów, prawda, głosowanie nad rozwiązaniem 1, 2, 3, 4, 5. Mieszkańcy, żeby się wypowiedzieli na ten temat, wystawić na rynku jakieś plansze, prawda, z propozycjami. Niech każdy ma prawo zabrania głosu w tej sprawie, bo to są rzeczy, które będą decydowały o historycznym obliczu naszego pięknego miasta. Czas pokaże, czy na nasz centralny kawałek ziemi, o który było tyle sporów, znajdzie się nabywca.